wystarczy. Dziękuję. Pan Bartek bohaterem się nie czuje i w błysku fleszy pozostaje skromny. Ja tylko jadę. Ale nie da się ukryć, że podjęcie decyzji, by w 50 godzin dla tych dzieciaków podopiecznych Fundacji Dom w Łodzi pokonać trasę z Zakopanego na Hel, wymaga odwagi i hartu ducha. Ale jak przyznaje sam zainteresowany, właśnie szczytny cel to zawsze gwarant sukcesu. Motywacja jest dużo większa. Myślę, że w momencie, kiedy pojawi się jakiś kryzys, a na pewno taki będzie na trasie, będzie mi na pewno łatwiej, tak myśląc o dzieciach, na które w tej chwili, przepraszam, tak spoglądam sobie. Ale na pana Bartka liczą nie tylko dzieci, liczą też rodzice oraz osoby, które od 10 lat zajmują się tu dzieciakami. No, rzeczywistość jest nasza dosyć trudna, tak jak mówiłam, dzieci potrzebują indywidualnej terapii, indywidualnej opieki. A na to są potrzebne pieniądze i to często niemałe. Dlatego pomysłodawcy akcji 50 godzin dla dzieci liczą na hojne wsparcie sponsorów oraz spore zainteresowanie planowaną po akcji licytacją, a będzie się o co bić. Udało mi się pozyskać kask z autografem Rafała Majki, naszego wspaniałego kolarza szosowego. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla podopiecznych Domu Dziecka dla Dzieci Chorych, prowadzonego przez Fundację Dom w Łodzi.